Tak więc stało się. Deportivo La Coruña powróciło na swoje miejsce. Tam, gdzie jest jego przeznaczenie, czyli do rozgrywek pierwszej Ligi Hiszpańskiej. Wracamy do La Liga i w tym sezonie będziemy rywalizowali z takimi drużynami jak Barcelona, czy jak trzykrotny mistrz Hiszpanii z rzędu ostatnio. Real Madryt, Valencia, Atletico, Villarreal. Ze wszystkimi tymi ekipami spotkamy się w sezonie 2022-2023, na który serdecznie Was zapraszam. Już tutaj pewnie co bardziej spostrzegawcze z Was dojrzeli pierwsze transfery naszej drużyny, ale ja zrobię to po swojemu, żeby troszkę stopniować te emocje i zaczniemy od ruchów personalnych, które mają nam zapewnić nie tylko utrzymanie w tym pierwszym sezonie w La Liga, ale myślę, że pozwolą nam na osiągnięcie miejsca w środku tabeli, a być może nawet w górnej jej połowie. Pierwsza Ważna wiadomość dzisiejszego dnia jest taka, że Jonathan Kaleri. Czyli nasz no, praktycznie najlepszy napastnik jest już piłkarzem Sampdori Genua. Nie zapowiadałem tego kroku, w ogóle go nie przewidywałem, nie miałem zamiaru oddawać nikomu Jonathana Kaleriego, ale wydarzyła się jedna rzecz, jedna szansa, która sprawiła, że dostrzegłem pozytywne aspekty oddania Argentyńczyka do klubu z Serie A. Przede wszystkim Sampdoria zapłaciła nam za Jonathana Kalerego 27, Milionów euro, które później to pieniądze pozwoliły nam na dokonanie naprawdę bardzo poważnego ruchu w przyszłość i ruchu do przodu. W barwach Deportivo Jonathan Kaleri zanotował 41 występów. W w trakcie których strzelił 22 bramki, za co serdecznie mu dziękujemy. Na pewno miał duży wkład w ten sukces, jakim jest powrót do La Liga. Ale dlaczego to zrobiłem, nie będę was trzymał dłużej. W niepewności przekonajmy się. A zrobiłem to dlatego, że naszym nowym piłkarzem, nowym elementem przyszłego Super Depor został jeden z największych talentów w grze Football Manager 2021, czyli 19-letni już Austriak Jusuf Demir. Wpłaciłem klauzulę wykupu nieco ponad 30 milionów euro za Austriaka, które to pieniądze powędrowały do drużyny Rapidu Wiedeń. I kiedy zobaczyłem, że... Będę miał takie środki dzięki sprzedaży Kalerego i że mogę w zamian za to mieć piłkarza, który obok Reniera i Pedro de la Vegi będzie stanowił o przyszłości naszej drużyny. Nie wahałem się ani sekundy. Jak wiecie, ja regularnie co sezon staram się ściągać właśnie takich piłkarzy, którzy w przyszłości będą walczyli być może nawet o zwycięstwo w piłkarskiej lidze mistrzów, dlatego myślę, że mamy trzecią taką osobę, jak wspomniałem, obok Reniera, obok Pedro de la Vega. Jest to Austriak, nieco nie pasuje nam na. Do polityki transferowej, według której ściągamy tylko piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego oraz z Ameryki Południowej, ale przypominam, że legendarne Super Deportes sprzed kilkunastu lat też miało takie wyjątki jak Roy McKay. Dlatego jestem mega zadowolony, że Demir w ogóle dotrwał do tego, żeby w trzecim sezonie ciągle być piłkarzem Rapidu Wiedeń. Ja regularnie monitorowałem jego sytuację na rynku. Tam było zainteresowanie wielkich klubów, ale ostatecznie żaden z nich nie postanowił wydać tych 30 milionów. Mam nadzieję, że będą tego żałowali, a że Jusuf Demir da nam bardzo dużo szczęścia w tej karierze. U nas będzie występował w roli napastnika, pomimo tej nieco słabszej skoczności, to niesamowity dribbling czy zwinność tego zawodnika. Mam nadzieję, że będzie nam dawała dużo bramek. Analizowałem jego profile z innych karier i tam był piłkarzem Manchesteru City, zdobywającym po 40 bramek na sezon, więc no, jeżeli tak będzie u nas, to będzie naprawdę grubo. Zarabia naprawdę mało, ponieważ 2,5 miliona euro rocznie. Chciał niecałe 4 miliony nawet euro rocznie, ale doszedłem do takiego kontraktu dzięki zapisowi, według którego, jeżeli Deportivo spadnie w tym sezonie z rozgrywek La Liga, czego byśmy nie chcieli, to Jusuf Demir za darmo będzie mógł poszukiwać nowego klubu. To jest rozwiązanie dość ryzykowne, ale pomyślałem, że jaka jest w ogóle szansa na to, żeby Deportivo w tym sezonie spadnie. Spadło. To jest zdecydowanie największy transfer w tej karierze, największa sprzedaż, największe kupno. Wszystko dlatego, żeby nasz napadł został wzmocniony przede wszystkim na przyszłość i nie mogę się doczekać Jusuf Ademira w akcji. Kolejna świetna wiadomość jest taka, że na kolejny sezon w naszych barwach pozostanie Ronald Araujo. Ostoja, absolutna ostoja naszej defensywy. Piłkarz wypożyczony z Barcelony i w sumie już spędzi u nas trzeci sezon, tak? Trzeci czy drugi? Chyba trzeci sezon to będzie Ronald. Nie, albo drugi, przepraszam, to będzie drugi sezon Ronalda Araujo w naszych barwach, ale znając umiejętności tego Urugwajczyka, doszedłem do wniosku, że w przyszłości chciałbym w ogóle wykupić go z Barcelony. On nie jest potrzebny drużynie Dumy Katalonii, no to ja z chęcią takiego dopiero 23-latka sobie zachowam i być może stanie się po prostu w przyszłości legendą, nową legendą naszego klubu. Pozostańmy przy naszej linii defensywnej. Tutaj mamy do czynienia z drugim i ostatnim wyjątkiem pod kątem narodowości piłkarzy, którzy do Deportivo La Coruña trafiają. Piłkarz, były piłkarz m.in. Manchester United, Eric Bailly został nowym zawodnikiem Deportivo La Coruña, dlatego, że był to zawodnik darmowy. Przede wszystkim niezwykłe atrybuty fizyczne. To charakteryzuje 28-letniego Iworyjczyka. Znakomity odbiór piłki. Jedyne, co do czego można by się przyczepić w tym profilu to koncentracja, ale myślę, że jeżeli obniżymy troszkę naszą linię defensywną, to Eric Bailly i tak zapewni nam odpowiedni for, poziom defensywy. Tak więc parę się Ośrodkowych obrońców już znamy: jest to Ronald Araujo i Eric Bailly. Kilka moich ruchów transferowych mogą przypominać karierę w Wadus. I tutaj mam dla was małą informację, jeżeli nie śledzicie naszego mojego fanpage'a, czy nie jesteście na grupie dla moich sponsorów na Facebooku, jeżeli przypominam jakiś sponsor jest, którego nie ma na naszej konwersacji na Facebooku, to wystarczy zaprosić mnie do znajomych i napisać, że chcecie do takiej grupy dołączyć. Jest kilka ruchów podobnych właśnie do Wadus. No i, i zacząłem o tym Wadus, ponieważ niestety w trzecim sezonie. W w którym zmierzaliśmy po tytuł mistrzowski, czy zmierzaliśmy po być może nawet zwycięstwo w Conference League, zmienił się zarząd y, naszego klubu z Liechtensteinu, i ten zarząd po prostu postanowił mnie zwolnić. Dlatego, Matsch, Schaneberg, nasza przygoda dobiegła końca. Jestem rozgoryczony trochę tą decyzją, ponieważ y, no, bardzo się nastarałem, głównie w okresie transferowym, żeby zbudować tam drużynę. No i y, no, trudno, no, zrobimy sobie mały restart. Y, a dlatego mówię o Wadus. Ponieważ tutaj mamy tego samego piłkarza, czyli Diego Laxalt, 29-letni, kolejny Urugwajczyk w naszym teamie. Ta liczba piłkarzy z południowej Ameryki ciągle nam rośnie. Lewy obrońca, który zupełnie odpowiada wymaganiom stawianym przez rozgrywki Primera División, również ściągnięty z wolnego transferu, bo głównie na takich operacjach bazowałem mamy środek obrony, mamy lewą obronę, więc czas na obronę prawą. To była moja taka pięta Achillesowa w tym oknie transferowym, ponieważ jakby dokonywałem wzmocnień na każdą możliwą pozycję, trochę tą prawą obronę pomijając. Nie chciałem, żeby tam pozostał Navarro, no bo to był dobry piłkarz na poziom drugiej ligi hiszpańskiej, ale ostatecznie postanowiłem, że wypożyczę sobie po prostu jeszcze jednego piłkarza. Jest to 23-latek, kolejny zresztą w naszym teamie, wypożyczony z Tottenhamu Marcelo Herrera. Nie jest to piłkarz, który jakoś błyszczy swoimi umiejętnościami, ale po prostu musiał Chciałem mieć takiego piłkarza na prawą flankę naszej defensywy i mam nadzieję po prostu, że nie będzie Marcelo Herrera robił głupot. Wracamy do tematu kariery w WADU. Tam w trzecim sezonie ten sam piłkarz został naszym zawodnikiem. Tak samo tutaj w trzecim sezonie. Matias Vecino wzmocnił nasze barwy. Długodystansowy przede wszystkim pomocnik. Obdarzony znakomitą grą głową, co jest tylko na plus. Zarówno do przodu, do tyłu. Umiejętności fizyczne ciągle na wysokim poziomie, pomimo już no, 30 lat na karku Urugwajczyka. Za chwilę będzie miał 31 w sierpniu równo za miesiąc, za niecały nawet miesiąc, doświadczony reprezentant Urugwaju i kolejny przedstawiciel Ameryki Południowej. Wracamy na Półwysep Iberyjski i witamy w naszych barwach kolejnego środkowego pomocnika, który obok Vecino będzie naszym podstawowym zawodnikiem. Unai Lopez, były piłkarz przede wszystkim Atletik Bilbao, Bask, 26-latek. Ten już bardziej z takimi, bardziej chętny do gry do przodu, tak bym go nazwał. Po szybkim przejrzeniu atrybutów jego profilu można dojść do tego, że jest to po prostu rozgrywający i taką też rolę będzie będzie pełnił w naszej drużynie, ale spokojnie pozostaje jeszcze gdzieś tam Joaquin, który śmiało będzie mógł wymieniać się miejscami w składzie właśnie z Unai Lopezem. Ponieważ z moich karier w Athletic Bilbao pamiętam, że Unai Lopez to nie jest piłkarz, który słynie z tego, że ciągle trzyma wysoką formę, dlatego też zmiennicy na pewno nam się w tej sytuacji przydadzą. Czas na skrzydła. W tym sezonie naszymi podstawowymi skrzydłowymi będą oczywiście wspomniani Renier oraz Pedro de la Vega, ponieważ ten będzie musiał ustąpić miejsca Józefowi Demirowi w naszej linii napadu. Dlatego też potrzebowałem piłkarza, który zagra i na lewym, i na prawym skrzydle z równie dobrym skutkiem. Będzie to piłkarz doświadczony, taki, który nam pomoże w rozgrywkach La Liga. I padło na 32-letniego Vitolo, który również z wolnego transferu został naszym zawodnikiem. Wcześniej reprezentował barwę Atletico Madryt. No i fajne te wartości w ogóle tutaj widnieją, bo 32-latek wart 11 milionów euro. Ściągnęliśmy go za darmo. Naprawdę super. Jest on prawonożny, więc na lewej stronie będzie grał jako odwrócone skrzydłowy lub schodzący napastnik. Na prawej będzie się wcielał w rolę, w rolę skrzydłowego. Jeżeli nasza młodzież, czyli Renier czy De La Vega, nie podołają, zestresują się w wielkim starcie, na przykład z Barceloną, to taki Vitolo na pewno zachowa. W takich meczach zimną krew. Ostatni element naszej podstawowej jedenastki na ten trzeci sezon to Gabriel Martinelli, wypożyczony z Arsenalu, tym razem ponownie Brazylijczyk. Będzie się dobrze dogadywał, mam nadzieję, z Renierem. Obdarzony dużą szybkością, dobrym dribblingiem, techniką, przyjęciem piłki. Gra bez piłki również na poziomie 14 więc to jest piłkarz, który ma odpowiadać w naszym teamie za zdobywanie bramek obok Jusufa Demira. Zobaczymy, czy to będzie duet na tyle skuteczny jak nasz duet w Vaduz, gdzie brylowali Serra oraz Muzjala. Za to oczywiście trzymam kciuki. Mam nadzieję, że wy również. No, prędko Gabriela lego na stałe nie ściągniemy do Deportiva La Coruña, bo jest to piłkarz angielskiego klubu, a Anglicy nie przywykli do oddawania za czapkę gruszek takich właśnie piłkarzy, ale liczę na to, że w tym sezonie pomoże nam osiągnąć stawiane przed nami cele. Wspominałem, że Unai Lopez może nie być piłkarzem z równą formą, dlatego też mamy Joaquina, ale mamy również Sergio Alvareza, byłego piłkarza Eibar, występującego również w pierwszej lidze hiszpańskiej. I to jest pomocnik długodystansowy, więc równie dobrze może w pewnym momencie zastąpić gdzieś tam Matiasa Vecino. 30-latek, znakomity odbiór piłki, ale również podania technika w miarę spoko. Piłkarz pracowity, świetny nie potrafi współpracować, bardzo sprawny 15 wytrzymałości więc y, mimo tego wieku mimo tego wąsa, Sergio Alvarez na pewno będzie dawał radę i tak to właśnie wygląda, pozostajemy w naszym ustawieniu 4-4-2 z ofensywnymi skrzydłowymi w naszym teamie pozostają takie nazwiska jak Sadik który straci miejsce, rzecz jasna w pierwszym składzie jak Vigaray, który powinien odejść jeszcze przed końcem okna transferowego z naszego teamu, Sal Ruiz, co do którego nie jestem przekonany i tu jeszcze do końca okna został miesiąc, dlatego też będę poszukiwał jakiegoś rezerwowego, lepszego lewego obrońcy, oczywiście wspomniany przeze mnie wcześniej kilkukrotnie Joaquin, Markel Susaeta, to raczej piłkarz, który też pożegna się z naszym teamem, no przyspieszenie 9 nie sugeruje nam, że będzie to dobry, odpowiedni skrzydłowy ale za to mamy oczywiście wspomnianego Vitolo albo Sergio Dakala, którego rozwój przebiega naprawdę znakomicie. Tak więc wygląda nasz skład na sezon 22-23. Mam nadzieję, że jesteście z niego zadowoleni. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że zasłużyłem na jakąś pozytywną ocenę pod tym filmem. Spójrzmy na rozgrywki La Liga Santander, gdzie nas tutaj Bookmacherzy plasują. Zdradzę Wam, że jest nie najgorzej w najlepszej lidze świata. Pod względem i reputacji, i współczynników ligowych, plasujemy się przed sezonem na 14. pozycji z kursem 251 na tytuł mistrzowski, tak samo jak hetafe, czyli pod nami znajdują się takie ekipy jak Lewante, Elche, Osasuna, Majorka oraz para innych Beniaminków, które razem z nami awansowały. Mowa tu o Las Palmas i Castellon, z którą to za chwilę rozegramy mecz. Już muszę to Wam wszystko poopowiadać, a nie mogę się doczekać, aż zagramy właśnie z tą teoretycznie czerwoną latarnią ligi. Jest Celta Vigo na dziesiątej pozycji, nasz największy rywal nad nami, tuż Espaniol, Granada, wspomniane etapy pięknie by było w tym sezonie powalczyć o miejsce siódme, gwarantujące grę w europejskich pucharach, no ale kiedy mamy Real, Barcelonę, Atletico Valencia, Sevilla, Sociedad czy Atletic Bilbao, no to sprawa troszkę nam się oczywiście komplikuje. Możemy sobie na szybko przejrzeć kadry tych poszczególnych zespołów. Tu się zbyt wiele w ogóle od początku kariery nie zmieniło. Poza tym, że Odegard gra na defensywnej pomocy w Realu Madryt według tutaj tej zapowiedzi. Ciągle Real Madryt pod wodzą Zinedine Zidana, na prawej stronie tutaj Malen, na drugim miejscu teoretycznie Barcelona, ciągle Ronalda Kumana, no nie ma, nie chcą Ronalda Araujo, z czego się bardzo cieszę. Jest Jose Gaja w barwach Barcelony, w ofensywie ciągle Messi, Coutinho, Griezmann Fatih, tutaj bez zmian Pedri i Mikel Oyarzabal został również piłkarzem. Dumy Katalonii tak wygląda ekipa Atletico Madryt, która też bardzo się nie zmieniła. HTBR na prawym skrzydle obrony, Felix za plecami Suareza na napadzie tak wyglądają nietoperze w ogóle Diego Simeone ciągle jest oczywiście menadżerem Atletico w nietoperze Javier Grassi tutaj ja wam poprzewijam może kilka tych teamów, może gdzieś sami na własną rękę zatrzymacie sobie film i, i spróbujecie dojść do pewnych zmian, jakie zaszły w tych najlepszych hiszpańskich klubach. Łatwo nie będzie, ale wyobraźcie sobie te kolejne odcinki, kiedy będziemy faktycznie grali z tymi bogaczami, z tymi potęgami europejskiego futbolu. Począwszy od meczu z Atletico Madryt, gdzie, gdzie, gdzie za chwilę właśnie z materacami się zmierzymy na własnym stadionie na Riazor. Zagraliśmy trzy mecze towarzyskie, w zasadzie pięć, ale tamte były zaliczone jeszcze do poprzedniego sezonu z Barceloną i tak dalej. 7-2 z Belenenses, Espanol 3-0 i 7-2 ponownie przeciwko naszym rezerwom, gdzie błyszczał między innymi Gabriel Martinelli, więc mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed tym sezonem. Ja już naprawdę bardzo chcę zobaczyć ten mecz z Castellón. Pokażę Wam tylko jeszcze stan finansów, który jest na naprawdę dobrym poziomie. Prognoza wiadomo w takiej lidze musi być bardzo solidna. To się wiąże z wpływami z transmisji, i tak dalej. A kiedy zagramy w ogóle w europejskich pucharach, to sprawa będzie wyglądała jeszcze o niebo lepiej strasznie jestem zajarany tym, że wróciliśmy do La Liga i jeszcze bardziej zajarany tym, że w naszej ofensywie gdzieś tam biega 19 dziewiętnastoletni Yusuf Demir, przyszła gwiazda futbolu. To w ogóle może być taki Erling Haaland. Pamiętacie w Football Manager, że już od kilku lat gracze zwracali uwagę, że, że faktycznie Haaland będzie naprawdę dużym talentem, po czym jego talent wybuchł na euro w Polsce, tak? Tym młodzieżowym i wtedy nagle cały świat się zaczął jarać. O, jest taki Haaland, a gracze futbol menadżera już od dobrych dwóch, trzech lat wiedzieli o tym, że Norwek będzie naprawdę dużym kozakiem. Tak samo mam nadzieję będzie z Demirem i że ta kariera tylko to udowodni. Tymczasem Gabriel Martinelli pięknie odzyskał piłkę i ta wędruje na głowę Vecino, a jak pamiętacie w grze głową z Vecino jest naprawdę dobry, no ale niestety tym razem oddaje strzałę ponad poprzeczką. Liczę, że i tak sobie Vecino w tym sezonie troszkę nastrzela. To był nasz pierwszy strzał w rozgrywkach La Liga. Wszystko dla nas w tej karierze będzie pierwsze. Ja no, ciśnienie mam strasznie wysokie, będę musiał regularnie, nawet ro robię to, popijam sobie herbatkę, żeby nie, po prostu z tego krzesła zaraz nie odlecieć. 28 minuta tego spotkania przeciwko Castellion, z którym obowiązkowo powinniśmy wywalczyć 6 punktów, no bo nie widzę innej możliwości, skoro w tamtym sezonie tak zdominowaliśmy rozgrywki drugiej ligi hiszpańskiej. No i tak to się zaczyna nasza przygoda w La Liga, że w 28 minucie tracimy bramkę na 0 do 1 RR, tymczasem na Pedro de la Vega i niecelny strzał naszego młodego skrzydłowego z Ameryki Południowej. Nie wyglądamy dobrze w tym pierwszym meczu, może stres zjada po prostu naszych zawodników, tymczasem wyczyni doskonałe podanie do Martinellego. Ale Martinelli, niestety, powstrzymywany przez naszego byłego zawodnika ze środka obrony, który, no, ojej, Renier, który, który doczekał się występów również w La Liga. No i co, niestety, Renier doznaje urazu w końcówce tej pierwszej połowy, dlatego też w jego miejsce Vitolo mam nadzieję, że swoim doświadczeniem pomoże młodszym kolegom w drugiej połowie. Mam wrażenie, że to zawsze się tak kończy. Mega zmiany, mega transfery, mega przygotowanie do sezonu, a później przychodzi mecz z Castellon w pierwszej kolejce i dostajemy w dupę. Ale to też oczywiście może być efekt tego, że właśnie dokonaliśmy bardzo dużo zmian, więc drużyna będzie potrzebowała czasu na aklimatyzację. Tymczasem Demir do Martinellego, ale tam sędzia już z chorągiewką. Nic się nie zmienia. W niższych ligach hiszpańskich też tam ciągle te. Spalonek gwizdali, ale w tej sytuacji było to ewidentne. Od razu zauważyłem, że Martinelli będzie na spalonym. Szkoda byłaby pierwsza asysta Jusufa Demira, ale i tak tym podaniem pokazał, że będzie odpowiednim piłkarzem na ten poziom. Pedro de la Vega, bardzo słaby mecz w jego wykonaniu, no ale Dakala raczej na tą pozycję nie wpuścimy. W miejsce Unai Lop Unajego Lopeza może pojawi się Joaquin. No i co? Czyżby Czyżbyśmy mieli przegrać tą pierwszą kolejkę? Yusuf Demir, a może on 82 minuta tego spotkania? Yusuf Demir, Barcelona 4-0 z Walencią. Demir! Demir! Obok bramki, piłka otarła się jeszcze o lewy Słupek, Rokan Wodiszka. No i wszystko wskazuje na to, że Deportivo zaliczy potężny falstart, potężna wpadka na sam początek tej naszej przygody z Primera Division, ale spokojnie, kolejek jest 38, nie ma się co załamywać, choć no z taką czerwoną latarnią ligi, z którą wygrywaliśmy przecież w tamtym sezonie dwukrotnie chyba, tak? Z Castellon wygrywaliśmy. No nie powinno nam się coś takiego przydarzyć. Renier, na szczęście krótka kontuzja, krótka przerwa i już za tydzień zagramy z Mallorką na własnym obiekcie, więc mam nadzieję, że tam będzie wyglądało to niebo lepiej, a wy zobaczycie to w kolejnym odcinku kariery w Deportivo La Coruña. Za dziś serdecznie Wam dziękuję. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.